Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się z laureatami ubiegłorocznych edycji naszego plebiscytu, Nasze Dobre, po to, by porozmawiać o tym, w jakim miejscu jest nasza gospodarka. Ostatnio wiele się wydarzyło. Wcześniej był koronawirus, wojna, inflacja. Wszystko się zmienia. Chcemy się zastanowić, w jakim momencie są dzisiaj przedsiębiorcy. Moimi państwa gośćmi są. Dzień dobry, Radosław Kuźniarski, Sieć Przychodni Sanatu z Koszalin. Dzień dobry, Pietko Nartur, event manager restauracja Casa Italia. Dzień dobry, Katarzyna Koseska, firma Marcos. Dzień dobry, Sławomir Koprowski, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego. Dzień dobry, Włodzimierz Tasik, WZ Eurocopers ze Szczecinka. Mamy tutaj przedstawicieli różnych branż, ale Myślę, że to, co się dzieje na świecie i co się działo przez ostatnie dwa czy trzy lata, dotyczy Was w podobnym stopniu. Proszę mi powiedzieć jak daliście sobie radę z tym przedostatnim wielkim zagrożeniem jakim był koronawirus. Dla wielu firm zak zakładam, że była to sytuacja bardzo trudna. Nie będziemy zaczynać od sanatusa, bo służba zdrowia w tym okresie to był zupełnie to była troszeczkę inna historia, ale może jak to było z branżą um, restauracyjną? Jak sobie dawaliście radę? Jeżeli chodzi o branżę restauracyjną, był to oczywiście y, trudny moment, y, lockdowny, y, zwiększające się, zmniejszające y, co do liczby osób, które mogły y, wchodzić do restauracji, tak? bywało tak, że można było tylko obłożyć 30-50% miejsc, y, którymi dysponowała restauracja. Y, no nie było to łatwe. Przetrwaliśmy to, staramy się y, wszystko rozpocząć. Na nowo rozkręcić naszą restaurację na dole, jak i, jak i u góry. Ja jestem odpowiedzialny akurat za restaurację na pierwszym piętrze, która ma za zadanie rozkręcić wszystkie imprezy, eventy, począwszy od urodzin, imienin, na tego typu właśnie imprezach. A jak nasze firmy produkcyjne? Jak sobie dawaliście radę przez te ostatnie? Kurczę to już prawie 3 lata z koronawirusem. Jeżeli chodzi o naszą firmę, znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Było to dla nas ogromne zaskoczenie, jak i, jak i pewnie dla każdego z nas jako osoby prywatnej, ale także jako dla przedsiębiorcy. Tutaj przede wszystkim musieliśmy się zmierzyć z zerwanym łańcuchem dostaw. Był to bardzo trudny faktycznie okres. Obawialiśmy się, czy zachowamy płynność produkcji, czy będziemy w stanie sprostać naszym terminom wyznaczonym przez naszych kontrahentów. Była ogromna absencja pracowników. Tak więc to były takie sytuacje bardzo trudne. Tutaj szczęśliwie udało się nam wyjść z tego okresu obronną ręką. Na szczęście, strategia obrana przez nasz zarząd już wiele lat temu, która polega na dywersyfikacji modelu biznesowego. Dzięki temu, że działamy w wielu branżach, a portfolio produktowe jest bardzo szerokie, mogliśmy postawić na ten segment rynku, który akurat w tym momencie się rozwijał. I były to głodzie holenderskie. Ze względu na obostrzenia, brak możliwości przemieszczania się w Holandii, był bardzo duży popyt na łodzie. I my zwiększyliśmy produkcję, postawiliśmy na to. Tutaj w 2021 roku yy, taki swój rekord yy, mogliśmy yy, osiągnąć yy, i dostarczyliśmy na rynek holenderski ponad 260 łodzi. Także nie dość, że mogliśmy zachować zatrudnienie. Nie musieliśmy też zmieniać wynagrodzenia pracownikom, co myślę, że byłoby dużym sukcesem, a nawet mogliśmy zwiększyć zatrudnienie i zaoferować innym osobom, które były w cięższej sytuacji zawodowej ze względu na pandemię zatrudnienia. Świetnie, jak sobie w szczecinku poradziliście. No nas dotknął faktycznie w znacznym stopniu spadek zamówień. W kwietniu w 2020 roku mieliśmy około 40% zamówień mniej, firma przeszła na redukcję, dokonaliśmy redukcji czasu pracy. Przeszliśmy na ten system 80%. Skorzystaliśmy również z tarczy akurat, ale muszę powiedzieć, że po trzech miesiącach, kiedy skończył się ten okres, to tak jak tutaj. Koleżanki, mieliśmy znaczny wzrost zamówień i koniec roku był taki, że w zasadzie całe szczęście, że nikogo nie zwolniliśmy, bo zatrudnialiśmy, zwiększyliśmy zatrudnienie. Także z 200 osób wzrosło nam do 220 osób tylko po to, żeby podnieść, żeby zrealizować to, co nagle wpłynęło w czwartym kwartale ubiegłego roku. I 2021 rok to również był taki rok odbicia. Aczkolwiek sumarycznie 2020 rok, rok był rokiem słabszym. Było, produkcja była mniejsza niż w poprzednich latach, ale w tej chwili wróciliśmy na taką dobrą ścieżkę. Aczkolwiek też nas dotyka ją bardzo mocny sposób sprawy związane z łańcuchem dostaw, z tego względu, że. No ta sama sytuacja to praktycznie rzecz biorąc to w obie strony, czyli to co do nas przychodzi, ale również problemy z kontenerami, z transportem, no pełne spektrum, więc tak to mniej więcej wygląda w tej chwili. Czy dla branży y, związanej ze służbą zdrowia ten ostatni okres to był czas trudny czy raczej był to y, czas rozwoju? Jest takie Japońskie, chińskie przepraszam, słowo weiji, które zapisuje się za pomocą dwóch znaków. I pierwszy znak, to słowo to oznacza w ogóle kryzys. I ten pierwszy znak oznacza szansę, drugi znak oznacza zagrożenie. I ja generalnie staram się spojrzeć na każdy, mm, każdy kryzys, który, który następuje, właśnie z dwóch stron. Co, co, że ta sama sytuacja może oznaczać coś dobrego. Jeżeli dobrze na to spojrzymy, no i my podobnie postąpiliśmy u nas w przychodni. Dzięki temu, że nie jesteśmy skupieni tylko i wyłącznie na podstawowej opiece zdrowotnej, bo jesteśmy największą przychodnią POZ w koszelniej i regionie. Mamy ponad 20 tysięcy pacjentów, ale posiadamy także inne dziedziny medycyna pracy, która w momencie przyjścia covidu, lockdownów, wiadomo, została zastopowana ale mm, posiadamy także prywatną klinikę stomatologiczną. W momencie mm, przyjścia lockdownu i zamknięcia wszystkich przychodni w Koszalinie, y, ja spotkałem się z, moi, z naszymi pracownikami i porozmawialiśmy. Ustaliliśmy pewne procedury i postanowiliśmy, że ktoś musi tych pacjentów y, bólowych przyjąć. Y, więc przez okres trzech tygodni byliśmy jedynym otwartym gabinetem. No i tam naprawdę, to, to była ciężka praca, ale wtedy udało się, no takie rekordy ilościowe i jakościowe i jeżeli chodzi o zarobek, no to wtedy udało się to, że tak powiem osiągnąć, czyli to był plus. Jeżeli chodzi o dalsze działania, przyszedł czas szczepień, również spotkanie z pracownikami, pytanie czy chcą pracować troszkę więcej, czy chcą pracować także w weekendy powiedzieli tak, powiedzieli, że chcą pracować więcej. Wiadomo, że to się wiązało z dodatkowymi gratyfikacjami finansowymi. No i również staliśmy się największym podmiotem szczepiącym w Koszalinie i okolicach. Oprócz tego, że w naszych placówkach szczepiliśmy, których w tamtym momencie było siedem, organizowaliśmy także szczepienia wyjazdowe, na przykład w dużych firmach, które zgłosiły chęć szczepienia swoich pracowników. Także ja uważam, że że, że ten czas to nie był czas stracony, na pewno. To był czas dla nas rozwoju. Brzmi pozytywnie. Ja chciałabym się zapytać pana Sławomira, który reprezentuje tutaj przedsiębiorców z regionu. Jak pan ocenia te ostatnie lata? Było bardzo trudno? Wasi przedsiębiorcy wyszli z tego obronną ręką, czy raczej wielu poległo? Znaczy, na pewno było trudno, zwłaszcza w początkowym okresie, w tych kilku miesiącach, kiedy Przedsiębiorstwa musiały dostosować się do, do zupełnie nowej sytuacji, bo my jednak tutaj w Polsce z taką sytuacją, jaka nastąpiła po wybuchu pandemii COVID nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Na terenie funkcjonowania strefy działają bardzo różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Część tych przedsiębiorstw miała łatwiej. Na pewno przedsiębiorstwa działające w branży IT. Tutaj no, po prostu była kwestia dostosowania się do pracy zdalnej. I tyle po pierwszych dwóch, trzech miesiącach ta praca zdalna zaczęła już w miarę normalnie funkcjonować. Trudniej było właśnie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. I tutaj, jak, nasi przed, jak moi przedmówcy mówili, najistotniejszą rzeczą było w, w pierwszych kilku miesiącach zerwanie łańcuchów dostaw. Wszyscy przedsiębiorcy w zasadzie to odczuli. Później już te łańcuchy zostały, zostawały powoli przywrócone, natomiast no, na początku to się bardzo odbiło w działalności, w działalności przedsiębiorstw. Jednakowoż po tych trzech latach nie widzimy, przynajmniej tutaj na terenie strefy, żeby nastąpiła jakaś znacząca fala upadłości przedsiębiorstw, które działają, więc Wydaje się, że przedsiębiorcy poradzili sobie z, z COVIDem. Dość dobrze, nawet bardzo dobrze, bym powiedział, w skali przynajmniej. Ledwo sobie poradziliśmy z COVID-em, opanowaliśmy sytuację, a uderzyło w nas następne zagrożenie wojna za naszą wschodnią granicą. Domyślam się, że jej wpływ na funkcjonowanie waszych firm też jest odczuwalny. Pewno, to znaczy my nawet, my w strefie tutaj mamy przedsiębiorstwa, które, które miały oddziały w Ukrainie. Jedno z przedsiębiorstw miało oddział w Czernichowie, który był od początku wojny bombardowany przez Rosjan, pracownicy w schronach oddział zrujnowany w zasadzie, do, zrujnowany w zasadzie do zera. Dopiero po kilku miesiącach udało się tych pracowników w większości ewakuować wraz z rodzinami, z rodzinami do Polski. Więc tutaj część przedsiębiorstw odczuła to bezpośrednio, nawet nie tylko pośrednio poprzez, poprzez, pod, poprzez zmianę cen nośników energii czy brak tych nośników energii, ale bezpośrednio, bezpośrednio. Ale to już myślę, że również do tego z biegiem czasu ci przedsiębiorcy się dostosowali. Mamy, mamy gospodarkę, która, która potrafi się dostosowywać. Naprawdę fajnych przedsiębiorców, którzy, którzy bardzo szybko reagują na zmieniającą się rzeczywistość. Oczywiście w granicach, kiedy ta rzeczywistość da się w miarę, w miarę przewidzieć, kiedy tych zmiennych nie jest za dużo. A, a teraz mamy taki czas, gdzie te zmienne pojawiają się nie z miesiąca na miesiąc, ale z tygodnia na tydzień, nawet z dnia na dzień, bym powiedział. Tutaj wspominaliście Państwo o tych zerwanych łańcuchach dostaw. Zrobiła to pandemia, ale sytuacja na wschodzie, zakładam, że też Wam trochę namieszała. Tak, wszystko nas dotknęło akurat. Myślę i to pewnie powiem bo tak, jak wszyscy będą, którzy są związani z przemysłem, z produkcją, powtórzą to samo. Okazuje się, że w zasadzie najmniejszym problemem to jest utrata rynków zbytu, tak? bo faktycznie Rosję straciliśmy, straciliśmy również Ukrainę i Białoruś ale jednocześnie potężne perturbacje, które się pojawiły, jeśli chodzi o, szczególnie właśnie w też w też pierwszym okresie, dla mnie troszeczkę to przypomniało w zasadzie sytuację z COVID-em, ponieważ ponownie mieliśmy potężne tąpnięcie marzec, kwiecień, maj, przede wszystkim jeśli chodzi o dostępność, pewne niewielkie komponenty, które są używane na przykład na Ukrainie, pochodzące z Ukrainy, nagle zaczęły nam blokować, rodzić problemy na całej produkcji, ponieważ część surowców jest wytwarzana z udziałem tych komponentów. Panie Włodzimierzu, może powiedziałby Pan dwa zdania, czym się Wasza firma zajmuje, bo to może dać naszym słuchaczom pewien wgląd w to, czego Wam zaczęło brakować. My jesteśmy największym według naszej wiedzy w Europie producentem kopert, jednocześnie najbardziej wszechstronnych i po wyrobów podobnych, także z no, taką fabryką numer jeden jesteśmy, produkujemy miliard trzysta milionów sztuk, to jest potęga już faktycznie. Z, z, przerabiamy około 10 tysięcy ton papieru, bo to jest oczywiście surowiec podstawowy, ale oprócz tego farby drukarskie, kleje, no nie chcę, bo to, ponieważ ze względu na bardzo szeroki asortyment e, e, i robimy tego bardzo dużo i takie drobnostki, jak chociażby właśnie, jeśli chodzi o papier, proszę sobie wyobrazić, do produkcji papieru potrzebna jest skrobia. Jest tam powleczenie, jest to tylko ułamek procenta, jeśli chodzi o papier, ale ponieważ skrobia pochodziła praktycznie cała z Ukrainy, w związku z tym papiernie miały problemy z, z produkcją tylko przez ten niewielki ułamek. Kolejną sprawą były kleje, gdzie się pojawiły problemy w Stanach Zjednoczonych, akurat tam wynikające z innych rzeczy, tam gdzie są robione, jest główny składnik do późniejszej produkcji klejów i również mieliśmy blokadę, przy czym wiadomo, że może, możesz mieć papier, ale koperty nie, nie zrobisz. Więc to są takie drobne niuanse. Oprócz tego stanął nam transport w dużej mierze. Tak? No to jest jasne. Kolejna rzecz, niedobór pracowników z Ukrainy, bo to jest duża część kierowców. No i się porobiło tak jak się porobiło. Wydłużyliśmy oczywiście okresy dostaw, ponieważ nasza firma jest firmą najbardziej elastyczną, jesteśmy po prostu, dostarczamy na, do ponad 40 krajów świata koperty, praktycznie do Polski już nic nie sprzedajemy w tej chwili. I no, było to, ale również to co tutaj Pan powiedział, to tak czułem się pochwalony z tego względu, że udało nam się w jakiś sposób w lipcu, sierpniu dostosować do tej nowej sytuacji. Również Przygotować naszych klientów do tego, co się dzieje, i wróciliśmy na taką porządną ścieżkę dalszego rozwoju, bo firma w dalszym ciągu wzrasta, rośnie, jeśli chodzi o sprzedaż, tak ilościowo, jak i wartościowo, również jeśli chodzi o pojawiające się nowe asortymenty, które wprowadzamy. Pani Katarzyno, a jak w Waszej firmie namąciła Wam ta wojna? Oczywiście, że namąciła, i znów to był moment, kiedy nie byliśmy pewni jutra. Natomiast szczęśliwie dla nas odbiorcy, nasi kontrahenci pochodzą głównie z północy i z zachodu Europy, więc my tutaj nie straciliśmy rynków zbytu. Natomiast, oczywiście, z dostawami znów pojawiły się problemy, ponieważ stal jest właśnie głównie ze wschodu sprowadzana, także i trzeba było się liczyć z problemami z dostawami i ze wzrostem cen. Natomiast um, chciałam wspomnieć, o takim czynniku czysto ludzkim, który w zasadzie najbardziej był u nas zauważalny. W związku z tym, że mamy ponad 300 pracowników z Ukrainy, ten niepokój był bardzo widoczny u nas. Jednak z dnia na dzień ci ludzie znaleźli się w sytuacji, kiedy ktoś napadł na ich kraj, a oni tam mieli rodziny, rodziny byli, były w zagrożeniu, było to zagrożenie zdrowia, życia. I my bardzo szybko staraliśmy się zareagować na to, zorganizowaliśmy pomoc psychologiczną dla naszych pracowników. Wiele z osób sprowadziło swoje rodziny, więc wszystkie te osoby, które chciały podjąć pracę, dostały także od nas zatrudnienie. Dodatkowo staraliśmy się pomóc i my jako firma, ale też pracownicy prywatnie w zapewnieniu miejsc noclegowych i wszystkich rzeczy, które są niezbędne do, do takiego codziennego funkcjonowania. I myślę, że tutaj nasi pracownicy świetnie sobie poradzili. Wiemy już, że są chętni do pomocy, bardzo empatyczni i możemy na nich liczyć. Sanatus jest wyjątkową, wyjątkową przychodnią w Koszalinie, bo Wy macie dużą społeczność właśnie ze wschodu, która u Was pracuje, więc domyślam się, że te, ta sytuacja na wschodzie szczególnie Was dotknęła. Tak, tak, dokładnie. Założyciele przychodni, dr Karżanowski i dr Markiewicz, sami pochodzą z Ukrainy, więc ta sytuacja była dla nich szczególnie tragiczna. Od razu po wybuchu wojny znowu zorganizowaliśmy spotkanie, podczas którego zdecydowaliśmy, że pierwsze nasze działanie będzie takie, żeby udzielić pomocy wszystkim tym osobom, które uciekną. Wszystkim uchodźcom. W związku z tym, że mamy kadrę lekarską, która mówi zarówno po rosyjsku, jak i po ukraińsku, byliśmy w stanie tym osobom od razu pomóc. Dodatkowo zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia, ułatwiające w pewien sposób uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu dla lekarzy ze wschodu właśnie, pozwoliły na zatrudnienie dodatkowych osób. Także już na, na, na dzień dzisiejszy mamy siedmiu lekarzy właśnie z, z terenów Ukrainy i Białorusi, dzięki czemu udało nam się pozyskać nowych pacjentów. Praktycznie większość, większość osób pochodzących z Ukrainy jest naszymi pacjentami, z naszego właśnie z regionu koszalińskiego. Także dla nas to była Kolejna szansa. Tak? Potrafiliśmy to wykorzystać. Pozyskaliśmy nowych lekarzy, których w Polsce jest pozyskać bardzo ciężko. Te osoby ściągnęliśmy do nas, ułatwiliśmy im zamieszkanie, wynajęliśmy im mieszkania, przeszkoliliśmy, wysłaliśmy na kursy językowe. Zauważamy, że to są bardzo dobrzy specjaliści. Bardzo szybko chłoną tą wiedzę i przestawiają się na ten tryb. Polski. Bardzo szybko łapią język i są generalnie bardzo chwaleni przez pacjentów. No i teraz, i teraz dla nas to, to, było, to był sukces. Mamy nowych lekarzy, mamy coraz więcej pacjentów i możemy świadczyć usługi na naprawdę coraz wyższym poziomie. Panie Radosławie, a jak polscy pacjenci reagują na, na tych lekarzy? Pozytywnie? Tak, tak, w większości. Zdarzają się wiadomo jakieś wyjątki, ale, ale to, to, to jest margines. Generalnie jesteśmy teraz przychodnią, w której mamy największą ilość lekarzy pediatrów. No i to właśnie są w większości to są teraz lekarki z, z Ukrainy i z Białorusi. Pacjentki są zachwycone. Jest, dostać się do naszej przychodni jest bardzo łatwo. Tą pomoc dostają praktycznie tego samego dnia, pomoc, pomoc medyczną, więc myślę, że to są same pozytywy. Jesteśmy przy temacie pracowników z Ukrainy. Przez ostatnie lata bardzo często słyszeliśmy, że z pracownikami w Polsce jest problem, mamy rynek pracownika, ludzi jest mało. Szczególnie doświadczoną przez to branżą była właśnie gastronomia. Czy ci pracownicy z Ukrainy, ci uchodźcy wojenni, to jest szansa dla waszej firmy, dla waszej branży? Myślę, że tak. Zarówno przed wojną, jak i po wojnie zatrudnialiśmy i nadal zatrudniamy osoby z Ukrainy. Kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, rzeczywiście przyszło do nas kilka osób na kuchnię jako pomoc kuchenna, kilku kucharzy. Są to naprawdę dobrzy specjaliści. Oczywiście musieliśmy ich troszeczkę podszlifować, bo nie każdy znał ten włoski Klimat, ten włoski kunszt kuchni, aczkolwiek są bardzo pracowici i dzięki tej swojej pracowitości e, dosyć szybko się uczą naszych e, włoskich e, standardów. Tak? E, na pewno na nich nie narzekamy. Mm. Dobrze. Pani Katarzyno. Już pani wspomniała, że wy macie doświadczenie z pracownikami z Ukrainy i, i tutaj um, jesteście przykładem na to, że można um, wykorzystać taką sytuację. Ale moje pytanie brzmi tak. E, ci uchodźcy wojenni to są głównie kobiety, kobiety z dziećmi. Jak ich można zaaklimatyzować na polskim rynku pracy? Niestety ma pani rację, że to są głównie kobiety. Także właśnie przez działania wojenne straciliśmy też wielu mężczyzn, którzy wyjechali walczyć. Natomiast tak jak wspominałam wielu z pracowników ściągnęło swoje rodziny. Natomiast panie bardzo dobrze się odnajdują w naszej firmie. My już od kilku lat zatrudniamy panie. I ich ilość cały czas wzrasta, ponieważ zauważyliśmy, że panie wcale nie mają problemów z kwestiami technicznymi, jak to się powszechnie uważa. Wiele z nich świetnie sobie radzi z elektronarzędziami i nie wyobrażają sobie innej pracy. Także wiertarki, szlifierki absolutnie nie są dla nich rzeczą obcą. Poza tym, panie są bardzo dokładne. I tutaj też należy wykorzystać tą zaletę. My z pracownikami z innych krajów mamy już długoletnie doświadczenie i tak naprawdę przez ten okres próbowaliśmy z wieloma nacjami nawiązywać współpracę, ale zauważyliśmy, że to właśnie na osoby z Ukrainy warto tutaj postawić. Są to osoby, tak jak już zresztą Pan wcześniej wspomniał, często bardzo dobrze wykształcone. Ich kultura pracy i mentalność jest też zbliżona do pracowników z Polski, więc łatwo im jest się zaklimatyzować. I tutaj postanowiliśmy rozpocząć proces taki, który jest dość długotrwały, budowania całej kultury organizacyjnej, zwiększenia takich możliwości komunikacyjnych i w zasadzie większość już procedur, instrukcji mamy dwujęzycznych. Mamy naszych instruktorów zawodu, którzy prowadzą szkolenia w języku ukraińskim. Na każdej z hal jest wyznaczona osoba, która ma taką funkcję tłumacza, ma wyróżniającą się koszulkę i pracownicy wiedzą, że do niej mogą podejść, jeżeli by miała osoba jakieś problemy z porozumieniem się. Tak więc liczę na to, że część osób, która trafiła do nas po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego, jednak zostanie, że dojrzy tą możliwość zbudowania lepszego jutra dla siebie, dla swojej rodziny właśnie w Polsce. Ale widzę tutaj pewien problem. To są mamy często małych dzieci. Czy te dzieci też próbujecie jakoś zaklimatyzować do naszych warunków, czy stwarzacie tym mamom takie Warunki do spokojnej pracy? Czy to jest możliwe w naszym systemie? Myślę, że jest możliwe. Z rozmów z pracownikami, czy tak jak pani tutaj podkreśla, z pracownicami, widzimy, że nie ma kłopotów, żeby dzieci dostawały się do przedszkoli, że te miejsca są, także do szkół. Szkoły też są przygotowane. Dzieci się tam szybko odnajdują. Myślę, że właśnie to dzieci mają mniejszy problem z aklimatyzowaniem się niż osoby dorosłe. Więc one szybko nawiązują przyjaźnie. I w zasadzie myślę, że ta praca teraz osób z Ukrainy mam z Ukrainy nie różni się niczym od pracy mam z Polski. Panie Włodzimierzu, a jak wy sobie radzicie teraz, jak wam kierowcy z Ukrainy wrócili na Ukrainę. To znaczy, my to, są, to jest transport zewnętrzny, bo nasza firma w sumie wynajmuje transport, ale to po prostu to, to, to była jedna z przyczyn tego problemu transportowego, jeśli chodzi o, i to też podkreślę, obustronnie, czyli wysyłki i dostawy. Nasza firma nie zatrudnia w zasadzie Ukraińców, to wynika nie z niechęci, tylko bo cały czas nasze, wszędzie, gdzie tylko można, wierzą nasze oferty pracy, ale akurat w Szczecinku tak się złożyło, że branża budowlana wyssała wszystkich panów, a panie w większości są samotne, a nasza firma z kolei, my pracujemy na zmiany, trzy zmianowe i teraz, no, to muszą być po prostu pełna rodzina, żeby można było podołać e, tej pracy, więc nie mieliśmy żadnych chętnych, jeśli chodzi e, o to. Generalnie wróciło dużo rzeczy do jakichś tam e, norm, tak jak mówiłem. No, są, są problemy oczywiście, jeśli chodzi o, w szczególności jeśli chodzi o transport, ale na razie to już funkcjonuje w jakiś. Przystosowaliśmy się do tej nowej też sytuacji. Widzę, że na razie słowem kluczem w naszej dyskusji są wielkie możliwości przystosowywania się do, się do trudnych warunków. Zastanawiam się nad tym, jak wy Państwo i jak ogólnie przedsiębiorcy przystosują się do następnego wielkiego wyzwania, jakim jest inflacja, głównie związana z kosztami energii. Jak to wygląda w Waszych firmach? Tutaj spoglądam na przedstawiciela branży gastronomicznej, bo, te, bo to zwykle jest y, od razu widoczne w cenach potraw. Mówię tutaj o gazie, prądzie i tak dalej. Jak sobie zamierzacie poradzić z tym, co się teraz dzieje? E, oczywiście, tak jak Pani wspomniała, ceny poszły mocno w górę około trzykrotnie, jeżeli chodzi o, o ceny energii. E, no, musieliśmy e, niestety, 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 podnieść ceny naszych dań w Karcie menu, aby pokryć te wszystkie koszta, które wiążą się z zaprowadzeniem restauracji, tak, koszta energii, koszta gazu, koszta najmu lokalu, koszta ogrzewania. Oczywiście mamy w głowie już kilka zagwostek i jeszcze jak tutaj zminimalizować koszta miesięczne. Myślamy, myślimy nad wykorzystaniem naszego pieca, który jest opalany drewnem do zastosowania wymienników ciepła, dzięki którym będziemy mogli podgrzewać wodę i ogrzewać cały lokal. I myślę, że tutaj byłby duży koszt odjęty, tak, z tych całych miesięcznych, które musimy ponosić. Nie boicie się, że nadejdzie taki moment, że wasi klienci stwierdzą, że no niestety nie stać ich na to, żeby wychodzić do restauracji. Bardzo się boimy tego, aczkolwiek no cały czas od, jest to odkładane z miesiąca na miesiąc. Miejmy nadzieję, że taki okres nie przyjdzie. Czy wasze firmy tutaj patrzę na panią Katarzynę najpierw, radzą sobie? w jakiś sposób z tym co się dzieje. Przechodzicie na odnawialne źródła energii, wprowadzacie ekstremalne oszczędności. Jak to u was wygląda albo będzie wyglądać? Tak naprawdę jeszcze trudno mi powiedzieć, ponieważ jest to na etapie bardzo głębokich analiz. Staramy się znaleźć procesy, gdzie faktycznie będziemy mogli zyskać jakieś oszczędności. Liczymy na to, że dzięki naszym specjalistom, którzy są otwarci na nowe wyzwania, znajdziemy takie pole do oszczędności i będziemy mogli nadal funkcjonować. Czy nie boicie się trochę, że nastąpi taki moment rzeczywiście, że firmom się zakręci kurek z energią, że nastąpią przerwy w dostawie prądu? Rozważacie też takie czarne scenariusze? Niestety musimy mieć to cały czas gdzieś z tyłu głowy, że i tak może być. Będziemy musieli wtedy dość spontanicznie i elastycznie działać. Na ten moment jeszcze jest trudno coś przewidzieć i zaplanować. Czy dużo prądu trzeba, by produkować te miliardy kopert? No, dużo, faktycznie dużo i udział e, kosztu, ten, do tej pory on nie był jakiś znaczący, bo to był naprawdę taki dosłownie kilkuprocentowy w tej chwili. No, my mamy czterokrotny wzrost, więc to nie, można powiedzieć, że mają gorzej niektórzy jak tutaj e, słyszę, ale faktycznie jest to, jest to rzecz, e, która nas bardzo mocno ukuła, e, a od 1 stycznia jeszcze bardziej. W tym, że my podjęliśmy również decyzję w, 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 w Dwa miesiące temu o wejściu w bardzo dużą rozpoczęciu dużej inwestycji, jeśli chodzi o fotowoltaikę, panele słoneczne, więc w Polsce te przepisy są niestety dość skomplikowane i to bardzo długo trwa. Sam montaż to później spodziewamy się około miesiąca, ale sześć miesięcy będziemy czekać, a nim nie ma przychylności, o tak powiem ogólnie, no nie, ona jest tylko w takiej sferze publicystycznej raczej. Niemniej jednak Deklaratywne. firma... Deklaratywnej. Tak, tak, natomiast jak każdy z nas później musi uderzyć do tego, do sieci energetycznych itd ale już nie będę wymieniał firm, z którymi się borykamy. Niemniej jednak robimy w tej chwili instalację na poziomie 500 kW. -pików. My mamy łącznej moty zainstalowanej około 1000 kW. Są bardzo ograniczone możliwości, tak myślę jak tutaj u Pani, żeby dokonać jakiejś znaczącej redukcji, aczkolwiek wszystkie praktycznie maszyny wymieniamy silniki na indukcyjne, na wszystkie. No i wchodzimy w potężne nakłady, jeśli chodzi o to, po to żeby troszeczkę chociaż o 10-15%, bo tak na tyle szacujemy takie rezerwy oszczędnościowe, żeby troszeczkę to zaoszczędzić, ale oczywiście też Cały, cały czas mamy z tyłu głowy e, możliwe przerwy w dostawach i tak dalej. No więc to, 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 to nie dotyczy tylko również energii, bo też boimy się o ciepło. My jesteśmy bardzo dużym odbiorcą ze względu na bardzo duże kubatury, które u nas mamy. To jest ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni do, do grzania. Myślę, u państwa jest to pewnie więcej, ale. Ale niemniej jednak jest to dużo. No i no, Trzeba się z tym liczyć, że po prostu będziemy musieli pracować dłużej pewnie w soboty niedzielę, żeby nadrobić w tym czasie, kiedy nie będzie dostaw energii. Panie Słowomirze, rozmawialiśmy już o tym, że dzisiaj ten przedsiębiorca nie ma poczucia pewności, bo to wszystko się szybko zmienia, no i te ceny energii, ceny mediów zmieniają się właściwie z dnia na dzień. To znaczy ja uważam, że szczególnie dla firm z branży energochłonnej wyzwania związane z niepewnością cen, z ich dramatycznym wzrostem energii będą większymi wyzwaniami niż COVID i wojna w Ukrainie. Absolutnie. Ceny energii elektrycznej w Polsce oderwały się od kosztów zupełnie. No, poszybowały, poszybowały, poszybowały w kosmos. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie będą ceny w roku 2023, chyba że otrzymał już propozycje z firm energetycznych i otrzymał ten, propozycję wzrostu o 400-700%. Tutaj, w zależności od tego, właśnie nie wiadomo w zależności od czego. Bo w zasadzie mamy energię elektryczną, która jest w 80-kilku procentach produkowana w oparciu o węgiel, który jest, który jest kontraktowany w kontraktach kilkuletnich i wzrosty, jeżeli są, to są kilku, kilkunastoprocentowe. Więc mamy tutaj, mamy tutaj ten wzrost oderwany absolutnie od kosztów. No, firmy starają się do tego dostosować, natomiast czy nie spowoduje to. W znaczącej, w znaczącej skali upadłości, braku konkurencyjności, zwłaszcza w stosunku do Stanów, gdzie ten wzrost nośników energii jest o wiele niższy niż w Europie. Tego bardzo trudno powiedzieć. Wy, jako tutaj inkubator, zapewne. Też szacujecie, o ile więcej będzie Was kosztowało utrzymanie tego zaplecza My jesteśmy budynku. w troszeczkę lepszej sytuacji, ponieważ mamy podpisaną umowę długoterminową na dostawę energii elektrycznej. W związku z tym na dzisiaj nie odczuliśmy jeszcze tego wzrostu, wzrostu cen energii. Nie odczujemy również w 2023 roku, więc tutaj nasi odbiorcy, nasi odbiorcy również tego nie odczują. Natomiast no, wiemy wiemy jak to wygląda w sytuacji nowego podmiotu, bo mamy taką sytuację, że wybudowaliśmy nową, wybudowaliśmy halę dla apatora telemetrii, który do tej pory korzystał tutaj jako najemca inkubatora z ten energii, jaką my uzyskiwaliśmy, a w tej chwili, w tej chwili jest w nowej hali i musiał sam podpisać umowę, umowę z, z dostawcą energii, no to mają wzrost 470% kosztów cen energii. Więc to naprawdę boli. Oni nie są co prawda spółką tak mocno energochłonną, ale mimo wszystko jest to znaczący wzrost kosztów. Czy sam inkubator tutaj jest energooszczędny? Macie panele odnawialne, inne źródła energii? Tak, mamy panele. Jedna z największych, jedna z największych elektrowni opartych o paneli, jaka jest na dach znajdująca się na dachu. Tutaj mamy, wytwarzamy tę energię elektryczną. Natomiast no problemem jest kwestia na dzisiaj magazynowania energii. Czyli jeżeli moglibyśmy magazynować, wykorzystywać tę energię, a nie sprzedawać nadwyżki po o wiele niższych cen, cenie, tak. zdecydowanie o wiele niższych cenach do sieci sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Mam wrażenie, że służba zdrowia jest mniej energochłonną branżą, ale zapewne też się zastanawiacie jak ogrzać swoje przychodnie, jak zapewnić lekarzom i pacjentom komfort. Tak, dokładnie. U nas takim głównym problemem jest to, że mamy pięć osobnych niezależnych placówek. I każda z tych placówek musi być ogrzana, musi być oświetlona i muszą być zapewnione wszelkie warunki dla pracy lekarza, jak i dla komfortu pacjenta. Dlatego też staramy się wprowadzać pewne, um, pewne modernizacje. W naszej głównej siedzibie przy ulicy Żwirowej w zeszłym roku przeprowadziliśmy termomodernizację wraz z wymianą dachu. Teraz właśnie wczoraj podpisaliśmy umowę na montaż um, paneli fotowoltaicznych. Więc o tą lokalizację się nie boimy. Dodatkowo na jednej z placówek z Filii w Świeszynie zastosowaliśmy ogrzewanie za pomocą pompy ciepła. Myśleliśmy, że to, no jeszcze miesiąc temu, myśleliśmy, że to będzie strzał w dziesiątkę. Teraz już się zastanawiamy, jak to wpłynie. Tam na szczęście mamy. Dwa źródła ogrzewania, bo jest ogrzewanie gazowe, i teraz ta pompa ciepła, zobaczymy, z którego będziemy korzystać. No, tam będzie ten komfort, że to, co będzie tańsze, z tego będziemy korzystać. Mamy taką nadzieję, że te wyłączenia prądu no, nie będą nas dotyczyć, no bo my jako służba zdrowia no, to powinniśmy być traktowani priorytetowo. Także no, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Staramy się podchodzić do tego zdroworozsądkowo, wprowadzać stopniowo stopniowo te modernizację, no ale problemem jest to, że, że też nie jesteśmy finansowani z jakiś. to wszystko to są nasze prywatne pieniądze, jesteśmy prywatną spółką i, i, i musimy inwestować nasze pieniądze. Dotacje, no to ktoś może widział, ale bardzo ciężko jest zdobyć, więc no, na dzień dzisiejszy tak to właśnie wygląda. A domyślam się, że stawki, które NFZ płaci za pacjentów, nie nadążają za inflacją ani wzrostem kosztów energii. No możemy powiedzieć, jak to wygląda. Mogę powiedzieć, jak to wygląda w tym momencie. W tym roku dostaliśmy podwyżkę stawki kapitacyjnej za, 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 za pacjenta o 4%, po czym miesiąc później y, została odjęta tak zwany dodatek covidowy na zabezpieczenie środków covidowych, mimo że covid się wcale nie skończył, więc y, taka realna podwyżka to był 1%. Tak to wygląda. Mówimy o tym, że Poradziliśmy sobie z COVID-em, sytuację wojenną też jakoś opanowaliśmy. Teraz stoimy przed nowymi wyzwaniami i zastanawiam się, czy jak w tej dzisiejszej sytuacji związanej z inflacją, z kosztami energii, jak dzisiaj mogą funkcjonować firmy? Czy Wy jesteście w stanie Ułożyć jakiś plan rozwoju, czy raczej jest to kwestia tego, żeby zaplanować, jak przetrwać, aż sytuacja stanie się nieco lepsza? Widzę, że tutaj pan gotowy jest już do odpowiedzi. No to <grym>, nie ma czegoś takiego w tej chwili jak plan czy strategia. Faktycznie. My odstąpiliśmy w ogóle nawet od y, tworzenia budżetów, z tego względu, że to po prostu była. Rozliczanie tego wszystkiego i praca nad tym przestała mieć jakikolwiek sens przy obecnych zmianach, jeśli chodzi o, o ceny tak zakupów, jak i, no, i ciągnięte za tym sprzedaż. Więc generalnie bazujemy na tym, co tu wszyscy powtarzają, na takim chwilowym, szybkim zarządzaniu po prostu reakcji na, na obecną, na to, co się dzieje, tak? co dzisiaj mamy na magazynie, co możemy zrobić. Jak to, jak to wygląda. Oczywiście są plany rozwojowe, tak jak każde przedsiębiorstwo mamy, one są bardziej związane z dywersyfikacją wyrobów, z, z wprowadzaniem nowych rzeczy, z innowacyjnością. Tutaj tego zahamowa zahamowania w tym, w, tym, w tym zakresie nie ma. Tak? Spółka cały czas inwestuje dużo w nowe technologie, nie tylko związane z energooszczędnością, ale również z nową, z nowymi klasami wyrobów pokrewnych, koperty z zabezpieczeniem powietrznym, no różne po prostu różne rzeczy, żeby odchodzić od, od typowo koperty klasycznej. Ale jeśli chodzi o takie plany, takie na przykład budujemy nowe hale czy coś, to wszystko zostało w tym momencie zastopowane. Tak? Za wyjątkiem spraw, które są związane z innowacjami i energooszczędnością. Wszystkie inwestycje Wszystkim inwestycjom powiedzieliśmy stop. Domyślam się, że to wygląda tak nie tylko w Waszej firmie. Pani Katarzyno, jak Wasze plany? Wyglądają troszeczkę inaczej. My nadal staramy się inwestować i zachować optymizm. Niedawno daliśmy do użytku nową halę. W budowie jest już kolejna. W planach rozbudowa strefy biurowej. Liczymy na to, że Dzięki nowym powierzchniom będziemy otwarci na, nowe na nowych kontrahentów, nowe produkty, będziemy w stanie poszerzyć to portfolio produktowe. Yy, mamy faktycznie już taką wizję yy, na yy, ciekawe kontrakty i liczymy, że uda się to zrealizować. Czy branża gastronomiczna w jakiś sposób? Planuje z wyprzedzeniem, czy to jest raczej próba przetrwania najbliższych miesięcy? Raczej nie planujemy niczego. Liczymy bardziej na zmiany tam u góry, czyli tutaj mówimy o polskim rządzie, który doprowadzi do tego, aby wszystko wróciło na, na swoje tory, czyli. Na razie jest kwestia raczej zarządzania kryzysem niż układania długoterminowych planów. Dokładnie tak. Panie Słowomirze, a czy da się prowadzić firmę na dłuższą metę właśnie tą metodą nieukładania planów i zarządzania kryzysem? Nie da się. Dwa zda, no nic więcej tutaj w zasadzie nie można powiedzieć. No, biorąc nawet pod uwagę nasze własne inwestycje. E, najprostszy przykład, e, budowa no właśnie tej nowej hali dla aparatury My planowaliśmy wybudować tą halę częściowo z środków własnych, 40% podpierając się e, kredytem bankowym. I tak też zrobiliśmy. Po czym e, w tym roku, 3 miesiące temu, 9, no nie, 80% tego kredytu spłaciliśmy. Super, że mieliśmy swoje własne środki, a gdybyśmy nie mieli tych własnych środków, cały biznesplan oparty o tym, że ta hala ma być współfinansowana z kredytu, diabli wzięli. Ona przestaje się po tych zmianach stóp procentowych, ta inwestycja przestałaby się opłacać, stopa zwrotu byłaby ujemna. No, troszeczkę inaczej, gdy ten kredyt w znaczącej części, w znaczącej części spłacaliśmy. No, ale kto mógł przewidzieć, że stopy procentowe wzrosną 8-9 dziewięciokrotnie A to mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich, ostatnich 6-7 miesięcy. Na szczęście nam się udało zrealizować jeszcze te inwestycje po cenach jakie były zakładane. Tutaj ta inflacja, się, ta inflacja nas dotknęła w stopniu znikomym kawałek prac wykończeniowych. Natomiast główna inwestycja Cena została zrealizowana w wskaźnikach, jakich zakładaliśmy. No, jeżeli, jeżeli się nic nie zmieni w wysokości inflacji, jeżeli ta inflacja będzie nadal wzrastała, nie daj Boże. Będzie się zbliżała do tego, co jest w Turcji, bo tam zwróćmy uwagę, że jeszcze 15 miesięcy temu w Turcji inflacja była na naszym poziomie. Czyli w Turcji była inflacja na poziomie 15-16%. W tej chwili mamy 80. To była kwestia półtora roku. Zbliżamy się do końca dyskusji i widzę, że ten finał robi nam się mało optymistyczny. A jak to wygląda w przypadku firm, z którymi współpracujecie? Czy niektóre z tych firm. Dają do zrozumienia, tego kryzysu możemy nie przetrwać. To znaczy może mniej, natomiast bardzo dużo film daje do zrozumienia to, co powiedział tutaj Pan, że na dzisiaj nie robimy znaczących inwestycji, ponieważ sytuacja jest tak nieprzewidywalna, że nie jesteśmy w stanie sporządzić biznesplanu, z którego jasno wynika, że ta inwestycja będzie nam się opłacała. Oczywiście nie wszyscy są firmy, które dalej próbują inwestować i jest, myślę, że 30-40% z firm, które działają, działają na rynku, ale są to przede wszystkim firmy z nowych technologii, natomiast pozostałe firmy absolutnie wygaszają znaczące inwestycje. Czyli tak naprawdę za parę miesięcy może się okazać, że rzeczywiście pojawią nam się upadłości, pojawią nam się tego typu problemy, ale no miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle. No Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że uporządkuje się jakość energii i surowców energetycznych, bo to, ma naj to jest na dzisiaj największa niewiadoma. Z taką niewiadomą bardzo trudno funkcjonować na rynku. A czy ktoś z Państwa uważa, że ta czarna wizja z inflacją na poziomie 70-80% to nam się może przydarzyć? Dobrze, dobrze. Trochę optymizmu na koniec naszej dyskusji. Chciałam jeszcze zapytać, czy branża związana właśnie ze zdrowiem i urodą, którą tutaj prezentują przychodnie Sanatus, czy wy jesteście w stanie planować jakiś rozwój, patrzeć w takiej perspektywie kilku lat, czy też podobnie jak te firmy produkcyjne, staracie się przetrwać najbliższe miesiące? My jesteśmy przede wszystkim, mamy ten komfort, że my jesteśmy małą firmą, mamy 50 pracowników, więc możemy bardzo szybko reagować na, na zmieniającą się sytuację na rynku, bardzo szybko dostosowywać się, mamy szeroki zakres tych możliwości, wprowadzać nowe usługi, otwierać nowe przychodnie. I tak, jesteśmy w trakcie właśnie jednej dużej inwestycji, właśnie ją rozpoczynamy na dniach, będziemy mieli nową siedzibę. Przy ulicy Piłsudskiego w Koszelnie. To będzie duża przychodnia z prawdziwego zdarzenia. Na dole przychodnia POZ, podstawowej opieki zdrowotnej, u góry specjalistyka. Staramy się te pieniądze, które udało się, tą nadwyżkę finansową, którą udało się gdzieś tam wygenerować w poprzednich latach właśnie przekierować dalej na inwestycje, bo wiemy, że to się kiedyś też skończy ta cała sytuacja, tak, tak jak wygląda na dzień dzisiejszy. No ale zdrowie to jest to jest specyficzna usługa usługi, usługi medyczne. I obojętnie, czy to będzie wojna, czy to będzie pandemia, czy to będzie cokolwiek innego, zapotrzebowanie na lekarzy i na, i na usługi medyczne zawsze będą. Może nie będzie to. Może mniej będzie wszczepianych implantów w stomatologii, ale w tym momencie będzie y, potrzeba y, gdzieś tam dostania się do, do specjalisty. Także y, jesteśmy elastyczni i myślimy o tym rozwoju. Tego się nie boimy. No dobrze. Dobrnęliśmy do końca naszych tematów, trudnych tematów, pandemia, wojna, inflacja, koszty energii. Na koniec chciałabym, chciałabym tylko zapytać Państwa, czy macie chociaż światełko takiej właśnie nadziei, że za rok czy dwa, gdybyśmy się spotkali w tym gronie, to będziemy mieli jakieś dobre wieści do przekazania? Znowu tutaj pan z Eurokopert się wyrywa do odpowiedzi. No, <grywanie> podnoszę reklam mikrofon, wyrywa się. Ale tak, my jesteśmy, to jest tak, umiarkowany optymizm. Ponieważ bez tego to w zasadzie to tylko otoczyć się jakąś twardą skorupą i przetrwać albo się zmniejszyć jeszcze. Więc jest i generalnie jesteśmy w firmie dobrej myśli, czyli uważamy, że. Po pierwsze przetrwamy to, co się dzieje w tej chwili, a po drugie w końcu przyszłego roku mamy nadzieję wrócić na ścieżkę inwestycyjną, rozwojową, taką jaką ma, prowadzimy w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Panie Włodzimierzu, trzymam kciuki. Panie Sławomirze, a jak Pan ocenia tą sytuację? Za rok, dwa będzie lepiej? Znaczy ja nie wiem, czy będzie lepiej, zobaczymy. Natomiast jeżeli miałbym być optymistyczny, to cały mój optymizm polegał na tym, że mamy takich, a nie innych przedsiębiorców i że oni sobie poradzą mimo wszystko, a nie dlatego, że te warunki są lub będą tak sprzyjające. I myślę, że. W większości naszej gospodarki da się wyjść w miarę, może nie zupełnie suchą stopą, ale w miarę suchą stopą, także z tego kryzysu spowodowanego cenami nośników energii, jak udało się nam wyjść z covid -a. Pani Katarzyna? Pani jest wersja optymizm czy raczej pesymizm? Ja liczę na to, że to będzie wersja optymistyczna. Dla naszej firmy. Mogą się otworzyć nowe możliwości, chociażby związane z rozwojem branży energii odnawialnej. Także i tutaj na tym możemy zyskać, i pozostaje nam liczyć na to, że to zaufanie, które zdobyliśmy przez 30 lat działalności u naszych kontrahentów, będą owocować i nadal będą chcieli lokować produkcję u nas w firmie Marcos. A jak tam restauracyjna branża? Oczywiście jesteśmy optymistami, aczkolwiek kilka dni temu oglądałem, co ma się wydarzyć po 1 stycznia 2023, i ten optymist troszeczkę taki jest pod znakiem zapytania. Także co będzie? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to, co polski rząd ma w planach, mam nadzieję, nie wejdzie w życie. Czyli jest pan tutaj umiarkowanym optymistą? Dokładnie. A jak pan, panie Radosławie? Również, również umiarkowany optymizm. E, reagować musimy na, na zmieniającą się sytuację, być elastycznym, wprowadzać nowe produkty, nowe usługi, e, słuchać głosu rynku i mieć nadzieję, że nikt nie będzie nam przeszkadzał się rozwijać, bo my sobie sami, przedsiębiorcy sobie sami poradzą. Tylko najważniejsza rzecz, żeby nikt nam nie przeszkadzał. To jest dobra myśl. Państwu bardzo dziękuję za udział w naszej dyskusji. Państwu dziękuję za y, uwagę. Mam nadzieję, że rzeczywiście przedsiębiorcy sobie świetnie poradzą, co już nieraz udowodnili, i że jeśli przyjdzie nam dyskutować za rok, dwa albo trzy, to będziemy mieli dla Państwa więcej optymistycznych wieści z naszego rynku pracy, z naszego, y, y, z, od naszych przedsiębiorców.